I can feel it somewhere inside, haunting like a drug I keep on wanting. There's a love that fits so perfect, it's hard to believe. There's a reason I can feel my heart stop beating, and the air gets tough just breathing. I'm alone, but I'm still feeling like someone's with me. It's strange, I know, but I feel like you're here with me. Like chasing ghosts, I know you're out there. 17 lipca roku pańskiego 2019. A więc witajcie w kolejnym vlogu. Dzisiaj takie powolne rozpoczęcie żniw. Jadę sobie na pole z sprzężytem. A że to pole, słuchajcie, jest 12 km od domu. I tak chcemy po prostu wypróbować, jakie to sprzężyto jest. To po prostu znajomy tam wjedzie kombajnem i tak spróbujemy jednym szczepem umucić. Wstępne próby wzięliśmy, gdzieś pokazywało na poziomie 12, więc zobaczymy. Jeżeli będzie dobre, jutro wyjeżdżam swoim bizonem i dokręcę wam materiału. A dzisiaj zobaczycie rekorda w akcji, gdzie będziemy sobie mucić jedną szczepkę. Susza tam oczywiście dała się już dużo bardziej we znaki. Pole jest oddalone, tak jak mówię, 12 km ode mnie i tutaj te opady były tak miejscowe. Las dookoła, autostrada z boku, z zadupie. Musimy sobie przyczepę rozplandeczyć. Spiąć ją w środku. Fajne te zasuwki, zobaczcie, jak łatwo to idzie. Może inne gdzieś tam mają jeszcze lepsze, ale tu jestem z tych zadowolony. Z tego co miałem telefon właśnie przed chwilą, słyszałem, że już też właśnie Wielkopolska żniwuje. Trochę pochmurno dzisiaj. Nie ma jeszcze takich wysokich temperatur. I zboża, które były pryskane porządnie na choroby grzybowe zabiegiem T2. Pomimo, że jest susza i to spora susza, teraz nie pada, kukurydza strasznie się zwija, może wam pokażę w najgorszym momencie, gdzie ona kolbę robi. Komisje suszowe gdzieś tam już u nas chodziły. Zobaczcie, małcie, fajnie się zwija. O, trochę zostało zboża, a nie szkodzi. Zboże nie żaden brud, więc nie będziemy tam co tworzymy, jakiś brud to zgarniemy ręką. Siedź sobie. Ale jednak tam, gdzie było pryskane elatusem, dobrym środkiem, dobra grzybówka, jeszcze nawet pomimo 17 lipca to się jednak jeszcze trzyma, jeszcze nie nadaje się do cięcia, chociaż widzę, że niektórzy już koszą gdzieś tam takie plantacje, które były niepryskane na grzyba w ogóle bądź jakimś tanim środkiem. Tutaj gość ma żyto obok. Podejdziemy, zobaczcie, co to jest za żyto. Jak to jest ziemia? Proszę bardzo. Pokażę wam kłosy. O! Kłos żyta. Kur, prawie jak hybryda, co? O! Może poszukamy jakiegoś największego. Jest jeden, bydlak. Uchował się. Śmiech na sali. Robimy sobie właśnie u mnie próbę i jutro będę już tutaj wbijał swoim bizonem. Z tego względu, że mierzyłem, jeszcze zaraz drugi raz zmierzymy. Wilgotność 11 z haczykiem. Ziarno grube, wyrównane, w miarę jest fajnie, tylko no... No susza, była susza na jesieni, susza teraz, wschody, także rzadkawa, ona tu jest niestety. Klasa ziemi pewnie 6:30.
Więc jakiegoś wielkiego szału nie będzie. Na końcu na pewno później powiem, ile tego z tego plonu było. Daniel sobie będzie sypał. Wyjdziemy sobie, zgasimy. Schudkie ładnie się kurzy, zobaczcie. Pomachaj ładnie do widzów. Pomachaj ładnie do widzów z YouTube'a. Kurzy się w cholerę. Daniel, sypnij mu naprzód, to jeszcze jedną próbę wezmę, dobra? O, zaraz nie zakurzę całego. Zejdę chyba. Bo mnie całego zakurzy. Uciekamy. Zgasimy stare poczciwe rekordzisko, zajrzymy mu w dupę. Wysiąstacie chodzą albo chodzą. Zobaczcie, tak wygląda. Klerę, równiutkie. Odmiana salto. Zaraz badam jeszcze raz. Cześć, mowa. Jedenaście. Ile? 11. No. Dobrze, suchutkie. Ja na razie widzę zbiornika, jak się robisz. Wejdź do zbiornika i się robisz, kurwa. Rozbij woda, woda. No, jutro i się kurzy, jak wysypuje, nie? Jutro przejdzie się bizonem, się skończy to całe to pole i będzie z głowy, nie? Ale takie, jak mówię, jak na te susze, to zobacz, jakie wyrównane, grube jest ziarno, nie? Schowam ten, tylko to ściomiesz, to później u ciebie pszenicę się zmierzy. Zobaczcie, co tu mam. Tu? Chodź, Marek, zobaczysz. Wie, co mi tu schodzi co miesiąc lekko powietrze, nie? I muszę jechać na wulkanizację, patrz. Nie wyjmuj go, przepraszam. No nie, dlatego nie wyciągał, nie? Guź jakiś czy jakiś drut, nie wiem co tu jest. Skubaniec. Na chcę złapię mu ujęcie, jak tam z daleka kombajnuje. To jest bezwzględkowa chyba. Tak, bezwzględkówki dosyć. Tak samo na przyczepie też, nie? I tu zepnę sobie owe przyczepy, wie, sobie przyjedzie i spokojnie. O brzega to od rowku bierz, a tu jest ładna, zobacz. No. Także tu sobie też jestem zadowolony. I tu się patrz, Franca nie zwija, koło domu tam jest mocniejsza ziemia, to się zwija. A tu jest gdzieś ten piasek podciągliwość i zobacz jak jest. No, duża jest. A te dolne liście odrzuciła, ale tylko te dolne, nie? Już kolba zaczyna, o. Dobra, wychodzę z to. Przynajmniej to cieszy. Witajcie w drugim dniu zmagań żniwowych. Tym razem już moje bizonisko na polu. Zestawik mój do odbioru. Tak jak pamiętacie, w zeszłym roku robiłem remont tej przyczepy. Wszystko została tylko rama, kranc i osie. I kupiłem nowe, kompletne koła Mitas 16-płócienne 11, nie 10,5, tylko 11, żeby mocniejsze. 16-płócienne, myślę sobie, no mnie przeżyją. Zdziwienie moje nie miało granic,
kiedy jechałem z nią z nawozem w tym roku i zaczęła ta przyczepa, patrzcie, jak była pusta. Wracałem od nawozu, może tak. To zaczęła podskakiwać dziwnie, szybciej, jak troszkę szybciej jechałem. Co się okazało? Podniosłem sobie turę, może jak będę miał kiedyś chwilę, to ją podniosę, wam pokażę. Z boku. Ruszyłem kołem i koło sobie tak podskakuje. Mówię, kurczę, pewnie opona poszła. Ale patrzę drugie, trzecie, czwarte troszkę mniej. Wszystkie koła podskakują, tak jakby płótna popękały. Złożyłem reklamację do firmy Mitas i po miesiącu otrzymałem odpowiedź, że mam flat spot na oponach. Flat spot. Ja mówię, to nie Formuła 1. Jeżeli pod obciążeniem chwilę pojeżdżę, to ono po prostu przez zimę stała, zrobił się flat spot, a po zimie, jak pojeżdżę, to się z błotem wróci. Ja wam chciałem powiedzieć jedną rzecz. Nie kupujcie żadnego Mitasa. Niech mają skurwisyny, niech mają za karę, niech ich sprzedaż spadnie. Nie będą mi pierdzielić o flat spotach. Na Bizonie u siebie, pokażę wam później, mam opony 10,5, 8-płócienne, nie 16-płócienne, które mają ze 38 lat co najmniej i nie ma, kurna, żadnego flat spotu. Nie ma. Fakt, że są Pirelli, ale dawali więcej kauczuku czy coś, żadnych flat spotów i teraz oni będą mi pierdzielić nowe opony, które miały 9 miesięcy, mają czy 10, mają flat spot. Chamstwo w państwie. Przejdziemy się kawałeczek, bo chciałem wam pokazać. Tu jest piach, totalny piach, jak wam wczoraj mówiłem. Ale co znaczy woda? Tu naprawdę nie padało. Już bym się powtarzał, bo też wczoraj mówiłem, że nie padało. Ale jak idzie zbierać z wodą, gdzie tej wody ma więcej, pokażę wam z daleka, jak widać, jak jest sprzężyto wyższe. Ile jest wyższe, bardziej gęste. Jakby kred wyrył, nie? Tak to jest widać. Trochę tutaj dookoła las. Z boku biegnie autostrada niedaleko. Ta zwierzyna gdzieś tam się nie przemieszcza i trochę tutaj się psoci. No ale jeszcze jakiejś tam tragedii dużej nie ma. Później sobie znów zmierzymy. Myślę, że to będzie na tym samym poziomie. Jesteśmy już w stodole, w magazynie. Teraz wam pokażę, jak zrzucam zboże, jakim prostym sposobem. Traktor zamieniony. A wygląda to tak. Zobaczcie, jak prosto. Cofuję do tyłu. Kipuję sobie lekko stopniowo przyczepę. I zobaczcie, leci sobie tutaj. Tam na górze troszeczkę, o, Józek jest. Józek tam troszeczkę odrzuci na boki, żeby było dobrze. Na razie nawet nie musi, bo tam jest to, może sobie popatrzeć. A tutaj sobie, zobaczcie, tak to wygląda. Jak później stopniowo troszeczkę sobie podnoszę do góry przyczepę. Z tej drugiej, mniejszej, zajeżdżam bokiem i też damy radę to zrzucić, nie? Spokojnie, także uważam, że sposób dość prosty. Jak za szybko, troszkę sobie przymykam i bez gablowania, nie? Już nie musi to taka być przyczepa, tylko byłaby przyczepa z szyberkiem z tyłu, która kipuje do tyłu. I sprawa załatwiona. Wjeżdżam tym mniejszym ciągnikiem, bo po prostu jest łatwiej mi wymanewrować, słuchajcie. Tutaj zaraz będzie rozłożona folia, płyty pilśniowe na spód i będziemy tutaj sypać pszenicę. Ojciec już wjechał w pszenicę, ma 11,5 wilgotności, także będziemy kombajnować. Zapię wam kilka łyżek na polu, żeby ten vlog po prostu nie za długi. Przyjedzie właśnie Igor jeszcze. Tak to wygląda z boku. Zobaczcie z daleka, jak to wygląda. O, sobie tam Józek zgarnia. Także słuchajcie, skończyliśmy sobie przężyto i jechaliśmy sobie na pszenicę. Pamiętacie spryskania, odmiana Juta, jest suchutka. Pokazywałem wam, jak wygląda ziarno na tą suszę, na przyczepie, ale o samej pszenicy będziemy widzieli się już, może powiem o niej więcej w kolejnym vlogu. No właśnie, jak na tą suszę, bardzo fajnie. No dobra. Także widzimy się w pszenicy, widzimy się w kolejnym vlogu. Także trzymajcie się, na razie, do zobaczenia. Cześć!